Wycieraczki systemowe stosowane są głównie w miejscach użyteczności publicznej. Czyszczą podeszwy obuwia, zabezpieczając podłogi przed zabrudzeniami. Każdego dnia przechodzą przez nie setki osób, dlatego muszą być solidnie wykonane. Dziś przyjrzymy się produkcji wycieraczek. W tym celu odwiedziliśmy polskiego producenta, firmę Unimat z Poznania. Unimat, fabryka wycieraczek, produkuje wycieraczki nieprzerwanie od 2002 roku. Produkujemy wycieraczki profesjonalne i przemysłowe w profilach aluminiowych. Naszymi głównymi odbiorcami są szpitale, hotele, centra handlowe, biurowce, apartamentowce, a także domy prywatne i mieszkania. Mamy również linię dedykowaną dla przemysłu w postaci wycieraczek przejazdowych do czyszczenia kół wózków widłowych, a także kół samochodów, paleciaków i tym podobnych. Wycieraczka składa się z profilu aluminiowego, linki ze stali nierdzewnej, gumowych dystansów oraz wkładu czyszczącego. Zobaczmy zatem, jak przebiega produkcja. Profile aluminiowe dostarczane z tłoczni są szerokie na 55 lub 31 mm. Wszystko zależy od rodzaju wycieraczki. Do wyboru jest także 6 wymiarów wysokości. W pierwszej kolejności profile cięte są na długość zgodnie z projektem. Długość profilu będzie wyznaczała szerokość wycieraczki. Następnie wykonywane są otwory, przez które zostanie przeciągnięta linka montażowa. Teraz zobaczymy, jak przygotowywany jest wkład czyszczący. W zależności od funkcji wycieraczki, czy ma to być wycieraczka czyszcząca, osuszająca czy osuszająco-czyszcząca, stosowane są wkłady tekstylne, szczotki oraz guma. Wkład szczotkowy produkowany jest w 9 kolorach, jednak najbardziej popularny jest kolor czarny. Najpierw szczecina cięta jest na krótkie elementy, które będzie można zainstalować w linii nabijającej szczotki. Następnie rozwijany jest korpus szczotki wykonany z polipropylenu. Urządzenie wykonuje otwory, w które następnie nabijana jest szczecina. Dalej szczotka kierowana jest do strzyżarki, gdzie szczecina skracana jest do żądanej wysokości. Ta linia pracuje z wydajnością 350 metrów na zmianę. Wszystkie maszyny działające w zakładzie wykonywane są na specjalne zamówienie według pomysłu firmy. Wkład może być także wykonany z materiału tekstylnego. Wykładzina do zakładu dostarczana jest w rolkach. Jej szerokość wynosi 50 cm. Trzeba z niej wykroić paski, których szerokość będzie pasowała do profilu. Dalej wykładzina trafia do maszyny, gdzie paski automatycznie wkładane są do profilu aluminiowego. W międzyczasie cięte są odpowiednie długości linki ze stali nierdzewnej. Ich końcówki zabezpieczane są przed rozplataniem. Następny etap polega na manualnym montażu wycieraczki. W pierwszym profilu za pomocą docisków instalowana jest stalowa linka, na którą następnie nanizane są kolejne profile z wkładem czyszczącym. Pomiędzy profilami montowane są gumowe dystanse. Na koniec pracownik poprzez naciągnięcie stalowej linki reguluje ostateczną długość wycieraczki. Produkt nie może być zbyt sztywny, musi się odznaczać odpowiednią elastycznością. Dalej wykonywane są prace wykończeniowe. Odcinane są naddatki wykładziny. W końcówki profili wkładane są zaślepki z tworzywa sztucznego, zabezpieczające krawędzie wycieraczki przed zużyciem. Wycieraczka podklejana jest taśmą amortyzującą, co wydłuża jej żywotność i wygłusza hałas, jaki powstaje, gdy się po niej przechodzi. Na koniec wyroby są pakowane. Pudełka są foliowane i wysyłane do klientów. W zakładzie produkowane są także wycieraczki dedykowane do domu i ogrodu, które już niebawem pojawią się na półkach marketów budowlanych. Produkowane przez Unimat wycieraczki trafiają do odbiorców w Polsce oraz całej Europie. Średnio w ciągu miesiąca w zakładzie powstaje około 2000 m2 wycieraczek.